Michał Kryński, Bankier TV. Witamy jak co piątek, witamy w podsumowaniu wydarzeń na rynkach finansowych i witamy oczywiście Piotra Kuczyńskiego, analityka rynków finansowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Panie Piotrze, bo tak przed samym wejściem rozmawialiśmy, pan stwierdzał, że nie będzie chciał się przyznawać, czy będzie się pan szczepił, czy nie będzie się pan szczepił. Ciągniemy ten temat zamiast pytania jak zdrowie? Nie, zapisałem się o 6:25 rano. Co prawda teoretycznie wszyscy mówią, że od 6 rano mógł się mój rocznik powyżej 70 lat szczepić, ale okazało się, że mógł od północy. No to jest niewybaczalne, to jest niewybaczalne. Pan Dworczyk raczył to tłumaczyć tym, że od północy wpisywane były kolejne PESEL-e i ci, którzy mieli szczęście, to się zarejestrowali i mogli się zarejestrować. No tak nie powinno być. Jeżeli szósta, to szósta. No ale nieistotne. Sprawdziłem w Warszawie, sprawdziłem po kolei wszystkie dzielnice, bo można tak, przez profil zaufany i pacjent.gov.pl, sprawdziłem wszystkie dzielnice, nigdzie ani jednego miejsca do końca kwartału. Wrzuciłem tylko Warszawę jako całość, i wyskoczyły miejsca od 26 marca tylko na Stadionie Narodowym. No więc w odruchu rozpaczy wziąłem 27 marca. No. Ja tylko, i tyle. Tylko przypomnę, że chociażby zdaniem doktora Grzesiowskiego, wakcynologa, powinni się dystrybucją szczepionek zająć spece od logistyki i spedycji, a nie medycy i politycy, ale jak widać to dalej nie zadziałało. No, będziemy musieli poczekać. Jeśli pan zaszczepi się w marcu, to ja pewnie w marcu przyszłego roku. Wie pan, ja wiem, że mamy naturalną tendencję do krytykowania rządzących. Ja ją też mam, absolutnie zawsze to mówię. Nie jestem zwolennikiem tego rządu, ale tutaj to według mnie wynika po prostu z liczby szczepionek dostarczanych przez Pfizera i Moderne w pierwszym kwartale. No to cokolwiek by rząd nie wymyślił, to nic się nie da zrobić. No, można by było jedynie zrobić to, co ja uważam, że byłoby słuszne, co niektórzy pewno powiedzą, że nie mam racji. Owszem, ale to jest po prostu moje zdanie, że żadnych zapisów na zeszyt nie powinno być w przychodniach, bo one to robiły, wklepywały później zamiast pacjentów, więc był nierówny dostęp, to jest po pierwsze. I po drugie, w ogóle w POZ-ach nie powinni ludzie się rejestrować, bo stąd są te katastrofalne kolejki starszych osób, które się nawzajem zarażają i stoją pod POZ-ami, licho wie po co. W końcu ci starsi seniorzy, jeżeli nie potrafią się posługiwać internetem czy telefonem, no ja akurat jestem z innej grupy seniorów, ale jestem bardzo biegły w internecie, no to mają wnuki, mają dzieci, no naprawdę mogą mieć inną pomoc zorganizowaną, gdyby mieli z tym problemy. Stawianie w kolejkach tasiemcowych po to, żeby dowiedzieć się po odstaniu godziny czy dwóch, czy ilu tam, że nie ma szczepionki, no to jest naprawdę bez sensu. Dobrze, panie Piotrze, skoro już część zdrowotną chwilowo mamy za sobą, to ja zadam takie, patrząc w pytania, może nie do końca przewrotne pytanie, bo wiemy, kto zniknął z Białego Domu, ale czy wie pan, co jeszcze zniknęło z Białego Domu? O, bardzo podchwytliwe pytanie. Niestety nie wiem. Wiele osób zniknęło z Białego Domu. Co jeszcze zniknęło z Białego Domu? Złośliwcy mówią... Zasłony podobno, tak? Bardziej miałem na myśli złośliwą wersję, czyli przycisk na biurku w gabinecie owalnym do zamawiania Coca-Coli. Natomiast przede wszystkim zniknęła jeszcze jedna rzecz, popiersie Winstona Churchilla. Wie pan, czyje popiersie pojawiło się na tym miejscu? Nie, no zadaje mi pan same zagadki, niestety jestem zacięty. To ja podrzucę nazwisko i podejrzewam, że u niektórych może wzbudzić mocny szok. Chavez. Ale nie ten Chavez oczywiście, nie mówimy o Hugo Chavezie, mówimy o Cezarze Chavezie. To przywódca ruchów związkowych, związków pracowników rolnych w Stanach Zjednoczonych. No takie powiedziałbym bardzo symboliczne, jeśli chodzi o rozpoczęcie prezydentury Joe Bidena. No tak. Pokazuje to mniej więcej kierunek. Pokazuje to, sygnalizuje w zasadzie, że uwaga, ja będę bardziej, oni mówią progresywny,
My żeśmy sobie też to przyswoili to określenie, a go nie lubię, ale okej, no bardziej progresywny, czyli czytaj bardziej lewicowy niż mój poprzednik. No to o to nie było trudno. Zdecydowanie nie było trudno. No i tu powstaje pytanie, czy to znaczy, że już mamy komunizm w Białym Domu? Spoglądam na szybko, panie Piotrze, do pytań. Pan Ryszard, gdy zaczynają rządzić, czerwony łap się za kieszeń, wiej aż się kurzy, problem w tym, że powoli przestaje być dokąd uciekać. I pytanie od pana Piotra, czy niebieska fala w USA jednak nie doprowadzi do pięknej katastrofy przy tylu socjalistycznych pomysłach jak rozdawanie pieniędzy? No poszło trochę dekretów na sam start, ale to jeszcze nie są bardzo grube wydatki. Znaczy po pierwsze, nienawidzę wręcz komentarzy typu tam komuniści atakują, uciekajcie, są brednie, po prostu brednie. Jeżeli chodzi o demokratów w Stanach Zjednoczonych, to ich te tak zwane progresywne skrzydło, czyli bardziej lewicowe, to jest nasza europejska socjaldemokracja, tylko i wyłącznie. Do komunistów im jest bardzo, 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 bardzo daleko. W ogóle to jest głupota o tym mówić. Jeżeli ktoś nienawidzi akurat tego kierunku, no to może się uzewnętrzniać takimi wygłupami, ale dla mnie, przepraszam bardzo tego, który napisał nam to, ale radziłbym mu tego unikać, bo nie robi z siebie człowieka niepoważnego. To po pierwsze. Jeżeli zaś chodzi o drugie pytanie, no bo poważne pytanie, to znaczy, czy ta niebieska fala demokratów może doprowadzić do jakiejś katastrofy, no to proszę się spytać, czy rządy w Niemczech doprowadzą do katastrofy, czy rządy we Włoszech, w Polsce, we Francji. Wszyscy robią to samo. Ja to od dawna mówię, że docelowo, no będzie, to się najpewniej źle skończy, docelowo, wszędzie, nie tylko w Stanach. Ale skoro wszyscy tak robią, no to na razie rynki finansowe im to wybaczają. Ludzie tym bardziej im to wybaczają, bo lepiej dostać $2000 niż $600, które było w grudniu, a teraz ma być 1400. To po pierwsze. Po drugie, nie jest takie proste, nie będzie takie proste przeprowadzenie tej niebieskiej fali przez Senat Stanów Zjednoczonych, jak się niektórym wydaje. W Senacie rzeczywiście jest, ja nie wiem, czy myśmy o tym mówili, ale najwyżej się powtórzę. Czy padało u nas słowo filibuster, czy nie? Oj, dawno już nie, panie Piotrze, wydaje mi się, nie że padało. Dobre dwa no to lata padnie teraz. Nie było okazji. To padnie teraz, to padnie teraz. W Senacie jest 50-50 i dzięki temu, że przewodniczącym Senatu jest wiceprezydent, w tym przypadku Kamala Harris, więc przewagę mają demokraci, owszem, ale jest coś takiego jak proces filibuster. Polega na tym, że prowadzi się nieskończone dyskusje, nieskończone i nie pozwala się uchwalić jakiegoś prawa. Co trzeba zrobić, żeby przerwać ten proces? Trzeba wniosku 16 senatorów, no z tym nie będzie problem, skoro jest 50 demokratów, okej. Ale popartego przez 60% Senatu, czyli inaczej mówiąc 10 republikanów musi pójść na rękę demokratom. No i dlatego też to nie będzie wcale takie proste, jak nam się wydaje. Demokraci i Biden, akurat Biden jest znany z tej koncyliacyjnej polityki i zawsze dogadywał się jakoś z republikanami, więc być może mu się uda, ale nie będzie to wcale takie proste. No mieliśmy już informacje o dużym pakiecie pomocowym i o tych pieniądzach, które mają płynąć bezpośrednio, ale jednocześnie mamy nową, żeby nie powiedzieć, że pierwszą solidną strategię walki z pandemią w Stanach Zjednoczonych, ale do tego mamy jeszcze chociażby zapowiedź, bo tego też pewnie nie uda się tak łatwo przeprowadzić. Republikanie już zapowiadają mocne protesty, zmiany polityki imigracyjnej Stanów Zjednoczonych. No pierwsze jakby hasło to była kwestia niemalże amnestii dla bardzo dużej grupy nielegalnych imigrantów, tych niezatwierdzonych, nieistniejących formalnie w systemie. Pytanie, gdyby udało się to nawet przeprowadzić, jak wpłynęłoby to chociażby na rynek pracy, bo jednocześnie z jednej strony byliby nowi obywatele, nowe postacie na rynku podatkowym, ale z drugiej strony to jest przecież ta cała siła robocza, która już tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych pracuje. Otóż to, oni już są, oni już pracują.
prawo łaski, nie wiem, czy to będzie automatyczne z obywatelstwem, jakoś wątpię. Myślę, że po prostu legalizacja pobytu. To jest zupełnie co innego. Niczego tutaj nie zmieni. Nie czytałem dużo na ten temat, więc nie będę się wymądrzał. Wiem, że executive order, czyli to rozporządzenia Joe Bidena, podpisywał je seryjnie, zakończyły budowę muru na granicy z Meksykiem, umożliwiły wjazd do Stanów Zjednoczonych ludzi z państw o przeważającej religii islamu, no i bardzo dobrze. A co do tych, którzy już są w Stanach Zjednoczonych, to zawsze słyszałem o daydreamers, czyli o dzieciach nielegalnych emigrantów, żeby im umożliwić legalny pobyt i wręcz osiągnięcie obywatelstwa. Nie wiem, czy to jest ten kierunek. Nie sprawdzałem tego, także nie będę się wymądrzał. Jeśli chodzi o dreamersów, to najprawdopodobniej będzie to najłatwiejszy do przywrócenia. Tutaj bardzo mocno działał Barack Obama. Trump przyhamował tak naprawdę ten proces, no ale Republikanie zapowiadają twardy opór na wszystkich innych liniach. Ale jak spojrzymy na to, co jeszcze podpisał Joe Biden, wielki rurociąg z Kanady przez Stany Zjednoczone, czyli Keystone XL, zablokowany po wielu lat walki. Znaczy on nie do końca jest zablokowany, tak jak patrzyłem na wykresik, mapkę tego rurociągu Keystone XL, jeżeli już mówimy po angielsku, to tam chodziło taką odnogę idącą od lewej strony od istniejącego rurociągu i to była tak zwana czwarta faza. Chyba o to chodzi, że zablokował, dlatego że sprzeciwiają się obrońcy środowiska. Chciałem po angielsku powiedzieć, ale staram się unikać angielszczyzny, mimo że jak widać niekiedy się trafia. Obrońcy środowiska i to też pokazuje kierunek, w którym będzie podążał Joe Biden. To będzie kierunek ten bardziej proekologiczny, bardziej zielona energia i tak dalej, i tak dalej. To jest nawet Janet Yellen w swojej wypowiedzi, w swoim zeznaniu przed Senatem, kiedy Senat miał jej zatwierdzić na sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych, powiedziała, że przyszłość jest przed elektrycznymi samochodami, bo one są dobre dla środowiska. Więc widać wyraźnie, w którym kierunku ta administracja będzie podążała. No dobrze, ale spójrzmy na same rynki i zacznę od komentarza. Pan Mariusz, czy sprawdzi się reguła, że przy dojściu demokratów do władzy na amerykańskie giełdy wrócą spadki, ale od razu dopowiem odpowiedzią kolejnego internauty Kemala, naszego stałego widza. A to jest taka reguła? Jakieś dane statystyczne? Patrząc na wykresy giełdy w USA, to nie widzę czegoś takiego. No bo nie ma takiej reguły, absolutnie nie ma takiej reguły. To ludzie, którzy są niechętni demokratom, oczywiście no są tak jak w Polsce, jedni popierają republikanów amerykańskich, drudzy demokratów. Jest to normalne. Ale niechętni demokratom właśnie starają się wypracować takie przekonanie, że to musi doprowadzić do katastrofy. Do katastrofy nie doprowadzi, a gdyby doprowadziło, no to doprowadziłoby już 3 listopada, 6 stycznia. Jak widać, nie doprowadziło. 3 listopada wybory prezydenckie, 6 stycznia wybory w Georgii do Senatu. Jak widać, nie doprowadziło i nie doprowadzi. Ale rynek powinien się osunąć, powinien stracić co najmniej 10%, żeby odbyła się jakaś sensowna korekta. Na razie nie widać chęci do tego. Dlaczego? No to chyba tutaj żeśmy nawet i tydzień temu mówili, ale jeżeli nawet żeśmy mówili, to ja to powtórzę. No trudno oczekiwać potężnej korekty, kiedy wszystkie, ale to dokładnie wszystkie duże firmy amerykańskie inwestycyjne mówią tak, tak, korekta konieczna, bo to już piana się zebrała na rynku, musi być korekta i trzeba ją wykorzystać do kupna akcji. No, to jak pan słyszy coś takiego, no to musiałoby coś naprawdę, jakiś czarny łabędź rzeczywiście powinien się pojawić, który wystraszy inwestorów, którzy uwierzą, że nie będzie to korekta 5, 7, 10%, a na przykład 20%, żeby zaczęli sprzedawać akcje i nie słuchali się tych poleceń kupować spadki. No, na razie to taka zabawa. No. Dobrze by było w tej sytuacji, gdyby rynek amerykański wszedł po prostu w trend boczny i się wychłodził. No, to byłoby chyba najlepsze dla wszystkich.
Panie Piotrze, to jak jeszcze jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, pan Mateusz pyta, czy w ogóle jest możliwe umorzenie zakupionych obligacji skarbowych USA przez Fed? Zmniejsza niedługo, a jeśli tak, jakie by to miało skutki? No tak, no o tym się mówi, że banki centralne mogły po prostu długi umorzyć i tyle. No niby tak, no niby taka jest prawda, dlatego że jak kupili czyjeś obligacje, to ktoś jest im winien, ktoś płaci im odsetki. Jeżeli Fed je umorzy, no to Fed traci odsetki, a ktoś, kto jest zadłużony, przestaje być zadłużony. Wszyscy zachwyceni, a to, że Fed będzie miał mniej pożytków i mniejszy będzie bilans, no to też wszyscy będą zachwyceni, więc to jest to teoretycznie możliwe. O tym się bardzo często mówi. Ja nie wykluczam, że do tego dojdzie, ale to musiałoby pojawić się naprawdę dużo większy. Ja wiem, że Państwu się wydaje, że to jest potężny kryzys. Według mnie on na razie jest tylko kryzysikiem mimo wszystko, więc musiałby pojawić się naprawdę potężny kryzys, żeby do tego doszło i też tu na pewno żeśmy mówili, że Carmen Reinhart, czyli główna ekonomistka Banku Światowego, nawołuje od dawna do tego, żeby nastąpiło darowanie długów generalne na całym świecie. No więc na razie do tego nie dojdzie. No musiałoby, jak powiedziałem, przyjść prawdziwe trzęsienie ziemi, żeby do tego doszło i ja nie wykluczam, że tak się kiedyś stanie. No jak spojrzymy na sytuację w Europie, taka informacja, która oczywiście może brzmieć groźnie, że zadłużenie w strefie euro przekracza 100% PKB. Oczywiście guru jakby przodują tutaj kraje południa, bardzo solidnie zadłużone i ci, którzy byli zadłużeni mocno przez okres pandemiczny, zadłużyli się coraz bardziej. EBC pozostaje przy obecnej polityce, zamraża swoją politykę. Nie będziemy tu chyba mieli chwilowo żadnych niespodzianek. No nie będziemy mieli, w czwartek chyba było, posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Christine Lagarde nic nowego nie powiedziała, nic nowego się nie stało. Stopy są, będą ultraniskie, polityka ultraniska, ultrałagodna również. Tak jak pan powiedział, zadłużenia rosną 100% z groszami. Stany Zjednoczone też mają 100% z groszami. Japonia ma chyba już, ja ugrzązłem na 230% do PKB. Teraz to już nie wiem, ile mają. Polska w tym roku według Eurostatu będzie miała 60 z groszami. Także no rośnie. Zadłużenie rośnie i wtedy musielibyśmy znowu wrócić do tego, co mówiliśmy przed tym wątkiem, a już drugi raz nie będziemy tego powtarzali. Panie Piotrze, to skoczmy na nasz rynek. Kemal pyta, internauci zaczynają aktywnie wpisywać i uciekają mi pytania. Pytanie trochę o trendy na GPW. Czy obecne problemy WIG-u z progiem 2000 punktów mogą wskazywać na kolejny dłuższy okres trendu bocznego na naszej giełdzie? A to jeszcze pozwolę sobie doczytać pytanie pana Adama. Panie Piotrze, jaka perspektywa dla naszego giełdziątka? No i tak to chyba chwilowo wygląda. Giełdziątko zachowuje się fatalnie, taka jest prawda. Giełdziątko zachowuje się fatalnie oprócz SWIG-u, prawda? SWIG 80, jeszcze nie przedwczoraj były to szczyty dochodzące do poziomu z 2007 roku, więc naprawdę wysoko. Tylko że no SWIG, no to jeżeli ktoś ma kilka tysięcy złotych, to okej. Okay. Jak ktoś ma kilkadziesiąt milionów, no to radziłbym nie kupować, bo potem trudno znaleźć kupca. No ale to nieistotne. No w każdym razie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o WIG 20, to do wczoraj, bo dzisiaj widzę też na razie są spadki, do wczoraj od 10 stycznia indeks stracił 7%. No tyle by się przydało, żeby stracił S&P 500, a nie WIG 20, który jest naprawdę bardzo niedowartościowany w porównaniu do innych indeksów światowych, bardzo niedowartościowany, więc stracił 7%, z czego 3,8 punkta procentowego, czyli ponad 50%, to były, no oczywiście Państwo wiedzą, ale dałem chwilę na zastanowienie się, CD Projekt i Allegro, spadki tych akcji, tych cen tych akcji. No więc tak to wygląda, jeżeli parę spółek może tak kierować indeksem, no to potem są takie wyniki. Generalnie ja nie wiem, jest problem z czym? Z takim, że jak mówią Amerykanie,
na rynki rozwijające się dociera prawdziwa fala pieniędzy. Oni to nazywają wall of money, prawda? Czyli fala pieniędzy. No i rzeczywiście widać to na wykresie rynków rozwijających się, skumulowanym takim wykresie, że po 10-letniej flaucie nastąpiło wybicie, więc i powinna na tym skorzystać GPW. Ale czegoś ci inwestorzy zagraniczni, bo to oni by wywołali prawdziwą hossę, mogą wywołać prawdziwą hossę, czegoś się boją. Czego? Oprócz wpływu państwa na wiele spółek z WIG20, niestety, mogą się bać również reformy OFE. No ja to ciągle powtarzam i będę powtarzał, że ci dalej patrzący, nieco dalej patrzący, zarządzający funduszami zagranicznymi, nie tylko zagranicznymi, mogą się niepokoić skutkiem, wynikiem, który był w PPK, że 2/3 się, czy tam 3/4 nawet, się wypisało z PPK. Jeżeli podobnie będzie z OFE, czyli dużo większa część pójdzie do ZUS-u, a nie do IKE, co ja osobiście bym zalecał, ale byłoby to bardzo niekorzystne dla giełdy, bardzo niekorzystne, bo akcje tych, którzy poszliby do ZUS poszłyby do FRD, Funduszu Rezerwy Demograficznej, no a wtedy byłoby strach, że Skarb Państwa zacznie wyprzedawać i zawali zupełnie GPW. No więc mogą się tego bać. Ja zakładam, że jeżeli nawet tak się stanie, to Skarb Państwa, nawet jeżeli będzie wyprzedawał te akcje, to będzie wyprzedawał pakietówkami poza giełdą i nie zawali giełdy. No ale inwestorzy mogą się trochę tego bać. No ja tylko to widzę, te dwie rzeczy, bo jak mówię, GPW jest w stosunku do innych giełd bardzo niedowartościowana i wcale się nie dziwię temu, że prezes Buczek na przykład mówi o jakiejś szalonej hossie, bo ona powinna nastąpić, tylko że na razie jej nie widać. No na rynku walutowym też zostajemy bardzo spokojni i zostawieni z boku, nie widać jakoś specjalnej gry i walki o złotego. Tu myślę, że prezes Glapiński dalej grozi palcem za ekranu, ale mamy też taką formę dyskusji, może nieco akademickiej, pomiędzy dwoma członkami Rady Polityki Pieniężnej, którzy wymieniają się uwagami głównie za pomocą mediów. Sura, straszenie inflacją niewłaściwe, jednocześnie pan Hart nie ma przestrzeni do dalszej obniżki stóp procentowych. To takie wypuszczanie baloników próbnych, a na koniec przyjdzie prezes Glapiński i tak tupnie nogą i powie. Prezes Glapiński podczas piątkowej, 15. 15 konferencji prasowej, chyba dawno nie widziany prezes Glapiński, no między innymi pogroził ekonomistom, którzy nieodpowiedzialne prognozy dają na temat wzrostu inflacji. Ja nie wiem, ja uważam, że jak dojdzie do ożywienia gospodarczego prawdziwego, jeżeli odłożony popyt zaatakuje rynek, to nie uchronimy się przed inflacją i to dużo. A jeżeli spojrzy się na ceny towarów, ja sobie spojrzałem na ceny towarów, kukurydza, pszenica, no jeszcze tam parę różnych bym mógł wyliczyć składników tego typu, od sierpnia zeszłego roku, czyli no nieco, no około pół roku, niecałe pół roku, zdrożały o 50-60%. Naprawdę, proszę Państwa, jak ma z tego nie powstać inflacja? No kiedyś musi powstać. Panie Piotrze, to w takim razie tak. Jedna uwaga od pana Kemala, który sprawdził, Japonia ma 266% długu, ale nie zapominajmy o tym, że to jest przede wszystkim dług wewnętrzny, zarządzany. 95% wewnętrzny, tak jest. Dlatego nie jest groźny. No. Dokładnie. Pan Marek przypomina, że my już nie jesteśmy rynkiem rozwijającym się. Przecież jakiś czas temu zostaliśmy ogłoszeni jako rynek zupełnie rozwinięty. Niektórzy twierdzą, że przedwcześnie. Nie przesadzajmy. To Russell jedynie ogłosił, że nasz rynek przeszedł do rynków rozwiniętych, ale MSCI w dalszym ciągu nas, a on jest dużo, dużo poważniejszy niż Russell, nas lokuje w dalszym ciągu w gronie, w koszyku rynków rozwijających się, więc póki MSCI nie zmieni zdania, to ja będę lokował też w gronie rynków rozwijających się.
Teraz, żeby pan za dobrze się nie poczuł, panie Piotrze, jeszcze komentarz od pana Tomka. Skoro pan, ma pan większe zaufanie do piramidy finansowej zwanej ZUS niż do IKE, to trochę straszne. Nie, no bo znowu, bardzo nie lubię przesadyzmu. Opowiadanie o piramidzie finansowej ZUS to jest klasyczny przesadyzm. Nie jest to żadna piramida finansowa. Piramida finansowa jest wtedy, kiedy w sposób nieuczciwy zbiera się od jednych rzeczywiście, żeby wypłacić drugim. No i to jest podobne. W tym przypadku jest to podobne. Ale w piramidzie finansowej właściciel tejże piramidy nie zasila tejże piramidy swoimi pieniędzmi. A tutaj stoi za tym państwo, które rok do roku kilkadziesiąt miliardów złotych dopłaca do ZUS-u. W związku z tym to nie jest prawdziwa piramida finansowa i proszę nie opowiadać bzdur, a opowiadanie, że ona się zawali i pogrzebie nas wszystkich, to są następne bajki. Bajki jakieś takie braci Grimm, naprawdę, proszę państwa. Dlatego, że mówi się do 2060 będzie katastrofa, będą niskie emerytury i to jest prawda. I że ZUS się nie wyrobi, będzie dramat. Nie będzie dramatu, bo mnie już nie będzie, mojego pokolenia już nie będzie, powojennego. Będziecie mieli młodzi ludzie mniej staruszków na utrzymaniu, w związku z tym wypłaty będą niższe, a że będą niskie emerytury? No tak, bo reforma z 99 roku, ile wpłacisz, tyle wypłacisz, doprowadziła do tego, że będą bardzo niskie emerytury. Nie dlatego, że się ZUS zawali czy cokolwiek innego, tylko z tego i wyłącznie powodu. A jeżeli jeszcze jest dużo form zatrudnienia, w którym się ZUS-u nie płaci, no to tym bardziej będą niskie te emerytury. I tyle, i to wszystko. No, może i krytykujemy tu często rząd, ale chciałem przypomnieć, że przy tej okazji tych form zatrudnienia poza ZUS-em robi się coraz mniej. Ale panie Piotrze, I bardzo dobrze. dokładnie. Skręćmy w stronę już końcową, chciałbym powiedzieć, i spytajmy o surowce. Pan Arkadiusz pyta, co pan sądzi o surowcach, ponieważ wszyscy analitycy wróżą duży popyt i wzrost. Co ostatnio mieliśmy wyraz na JSW plus 20%. Dlaczego surowce? No dlatego surowce, że jeżeli czekamy na ożywienie gospodarcze, a czekamy, mówimy o drugiej połowie roku, on może się troszkę przesunąć, no to i jasne jest, że wszyscy będą mówili, no tak, to jak wejdzie ta gospodarka na wyższy bieg, to dopiero będzie potężny popyt na surowce. A jeżeli tak mówią, no to kupują akcje firm surowcowych lub kontrakty na surowce. No i to oczywiście doprowadzi do przesady, to znaczy do przewartościowania i to znacznego, i jednego, i drugiego. No ale tym będziemy się martwić, jak to ożywienie gospodarcze naprawdę już nadejdzie. No, na razie mamy sytuację, gdzie Chiny z jednej strony chciałyby dużego wzrostu gospodarczego, informują o tym, że jest bardzo dobrze, jak zwykle i jak co miesiąc właściwie pytanie, na ile dane chińskie można traktować zupełnie poważnie i na ile Zawsze jest to możemy. pytanie, zawsze, zawsze, panie redaktorze, jest to pytanie i my je to powtarzamy od początku, jak mamy tę audycję tutaj. I ja nie wiem, jak można wierzyć danym chińskim. Ci, którzy naprawdę są mocni w tym rynku chińskim, którzy tam długie lata pracowali, mówią, że jak Chiny mówią 6,5% z ostatniego kwartału wzrostu PKB, to znaczy, że jest to 4,5%. No być może, no ja nie wiem. No, nie jestem Chińczykiem, a gdybym nawet był, to też bym nie wiedział. Także ufaj, ale sprawdzaj. Powtórzę za chyba Leninem, tak? Ufaj, ale sprawdzaj. Ale w takim razie, co z samym rynkiem miedzi? Bo z jednej strony mamy właśnie te zapowiedzi i rozpędzanie się do tego, żeby wzrost wreszcie się pojawił. Chiny są tutaj oczywiście bardzo ważnym graczem, no ale z drugiej strony mamy zapowiedzi przedłużających się lockdownów i pytanie, czy właśnie nie dostaniemy kolejnego zaskoczenia w postaci kolejnych lockdownów, chociażby w samych Chinach. Tak, ja tego nie wykluczam. Lockdown w Chinach, a rzeczywiście tam się pojawia coraz więcej tych zakażeń, by wystraszył świat i może doprowadziłby do upragnionej korekty również na rynkach surowcowych. No ale sami Państwo wiecie, że w końcu kiedyś ta zaszczepialność rośnie, kiedyś ta przechorowanie przez ludzi COVID-u zwiększy tą liczbę ludzi, którzy przechorowali COVID, są odporni, czyli powstanie ta odporność zbiorowa i gospodarka ruszy. Czy to będzie
lipiec, czyli początek drugiego półrocza, czy to będzie wrzesień, no tego ja nie wiem oczywiście, ale to kiedyś nastąpi. W związku z tym jeszcze raz mówię przed surowcami, być może po korekcie. No teraz widzę, że cena miedzi spada o 2%, no i okej, ale ona była już naprawdę bardzo wysoko, bardzo wysoko. Także po korekcie trzeba by było wchodzić właśnie w surowce. Panie Piotrze, to na koniec, jakich dwóch słów nie użyliśmy dzisiaj w programie? Bitcoin to był jeden, a drugi to być może Trump, bo nie wiem, czy mówiliśmy Trump. Sprawdzę na wszelki wypadek na zapisie, bo wydaje mi się, że nie i muszę przyznać, że to taka nowa, świeża, chyba lepsza jakość. Tak jest, też zgadzam się w 100%. Panie Piotrze, dziękuję serdecznie, jak rozumiem. Do Dziękuję bardzo. zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. A Państwa oczywiście zapraszamy do komentarzy pod nagraniem i do spotkania z nami za tydzień.